nie dajesz rady, cierpienie ciebie przygniata. Ojciec Pio wręcz powiedział, szatan nie da rady oderwać duszy, która przygnęła do krzyża. Jak znosić cierpienie? Dzisiaj o tym porozmawiam. Witam Ciebie na kanale Śladami za Pio, z tej strony Stanisław Sadowski. Sława Maria. Łatwo jest mówić o cierpieniu, ciężko jest cierpieć. Dzisiaj będę jednak miał robić ten odcinek o cierpieniu, o wypełnieniu woli Bożej. Mam do Ciebie prośbę, zanim przejdziemy dalej, przekaż jak coś ten filmik na koniec dalej. Zaproś swojego bliskiego znajomego, aby też poznał tego wielkiego świętego stygmatyka, kapucyna, aby jak najwięcej dusz otrzymało łaskę od Pana Boga, aby uświęcić swoje dusze w tych trudnych czasach, jakich żyjemy. Ja bym chciał. Druga sprawa, że jesteś pierwszy raz, zasubskrybuj sobie ten kanał. Wtedy wejdziesz też w intencję najbliższej mszy świętej o łaski za stawiennictwem Ojca Pio. Temat jest ważny właśnie. Bo co to znaczy w ogóle być świętym, że tak powiem? Święty, o... No, każdy sobie tak myśli, jest kanonizacja jakiegoś świętego, no to a ten trzęsiarz już nie cierpi w niebie. O, tak można powierzchownie zobaczyć. Ale głębiej spojrzeć na to, co to jest święty, to jest ten, co wypełnił wolę Bożą. Widzimy Ojca Pio w pełnieniu woli Bożej. Jak on wypełniał wolę Bożą? Nie tylko to było jakieś przyjemności. On cierpiał za nas. On był za nas ofiarą. A to jeżeli ty nie domagasz w cierpieniu, powiesz się Ojcu Pio, poproś Ojca Pio, Ojcu Pio, daj mi łaskę znosić cierpienie, akceptować krzyż, znosić go z taką pokorą też. Z pokorą, z zaufaniem wobec Pana Boga. Z takiej pokory rodzi się wiele, wiele dobrych cud. Ale zanim ja nie chcę gadać, to chcę, żeby Ojciec Pio mówił, bo to lepiej będzie. On mówi tak w jednym liście do swojej córki duchowej. Twoje podanie się woli nieba przepełnia moją duszę największą radością. Zatem postępuj w coraz większej ufności i nadziei wobec Pana. On będzie wiedział, jak Cię pocieszyć i ukoić Twój ból. Nawet pośród największych duchowych spustoszeń, niektóre z nich zdają się być nie do zniesienia. Nigdy nie lękaj się zakusów szatana, który, choć wydaje się taki mocny, nie da rady oderwać duszy, która przylgnęła do krzyża. Takie piękne słowa Ojca Pio, po prostu. Zaraz sobie te tak rozważyłem po prostu. Jak ja dzisiaj przeczytałem, prosiłem Ojca Pio, pomóż mi rozważyć je z nami. Co ważne, właśnie mówi, twoje poddanie się woli nieba przepełnia moją duszę największą radością. Zaakceptować wolę Bożą. To, co nam się przytrafia w życiu, co się nam przytrafia, często to jest po prostu dopust Boży, wola Boża. Nie wiem, może rzeczy ciężkie się są w Twoim życiu. Może tak być. Może nie dajesz rady wręcz. Coś jest tego, zdaj się na wolę Bożą. Ja nie mówię, że zdaj się na wolę Bożą to jest akceptować grzech. Czy żeby nic nie robić wobec grzechu. Nie. To jest zdaj się na wolę Bożą, że przychodzi jakieś cierpienie, przychodzi jakiś krzyż, trudność. Żeby właśnie chrześcijaństwo daje nam taki najgłębszy powód do tego, żeby znosić cierpienie. To jest piękne po prostu. Wiara katolicka daje nam właśnie wypełnić wolę Bożą. Właśnie wielu świętych, Ojciec Pio na pewno tak samo się o to mówił, jestem o tym przekonany, o wypełnienie woli Bożej. On wręcz gorliwie zabiegał o to, aby być posłusznym przełożonym. Wręcz przykładowo, kiedy przychodziła jakaś kara wobec niego. Jakieś czy kara, czy jakieś ograniczenie. No nie wiem, czy to jest właśnie rozróżnienie, bo były jakieś ograniczenia, zalecenia przykładowo. Nie pamiętam, czy on otrzymał jakąś karę. Chyba właśnie nie otrzymał nigdy oficjalnej kary. Były jakieś zalecenia przykładowo. Ograniczenie kontaktu z innymi, czy tego. On zawsze mówił, wola Boża. Tak bardzo chciał wypełnić wolę Bożą. I właśnie widzimy, jak on też raduje się, jeżeli ty Cię będzie radować, jeżeli ty akceptujesz wolę Bożą. Jeżeli ty stajesz się na tą wolę Bożą. Na to, co przychodzi w ciebie. Ja nie mówię, że to jest łatwe. Więc jeżeli nie zdarzy się to tak po tym odcinku obejrzeniu, o, nie akceptuję woli Bożej, nie jestem taki, no to no dobra, to trzeba się dalej modlić, w pokorze stanąć, że trzeba łaski prosić i prosić Matkę Bożą, aby,
Aby ja jestem słaby po prostu, trzeba stać w prawdzie. Jesteśmy słabi. Ale niech opatrzność Boża właśnie przez modlitwę wyprosimy łaskę, aby opatrzność Boża zajęła się tą sprawą. Aby Pan Bóg doprowadził ją jakoś. Powierzać właśnie Ojcu Piu różne sprawy. To jest wielki orędownik w niebie. My za mało ufamy. Ja to widzę, po to jak ja za mało jeszcze ufam Ojcu Piu po prostu. Trzeba wielkiej, wielkiej modlitwy do Niego. Co dalej cierpiła się mówię, więc Twoje poddanie się woli nieba przepełnia moją duszę największą radością. Sprawiam radość Ojcu Pio. Tam w niebie dzisiaj. Wtedy możemy ofiarować. Ojcze Pio ofiaruje Tobie to coś. Ile ja znam przypadków przykładowo, że człowiek coś miał problem jakiś po prostu właśnie i no i się tak modlił się jakąś sprawę, modlił i nic nie przychodziło. Aż w końcu ofiarował jakieś cierpienie w tej sprawie. I wtedy ruszyło do przodu. Co dalej? Zatem postępuj w coraz większej ufności i nadziei wobec Pana. Zatem postępuj w coraz większej nadziei i ufności wobec Pana. Nawet kiedy przychodzą trudności, problemy, zaufajmy. Zaufajmy. Matka Boża przecież w Fatimie przychodzi pośród tragicznej sytuacji w świecie. Ona też mówi, ufajcie w moje triumf. Nie mówi narzekajcie, tylko ufajcie. Co? Właśnie. Nie narzekajcie, tylko ufajcie. Sama się chwilę. Zatem postępuj sobie większą ufnością w nawet problemach. Iluż to świętych po prostu. Przykładowo był święty, nie pamiętam jak, który był porwany przez bandytów. I co ciekawe, był porwany, był nie tam chyba związany, związali mu oczy i tak dalej. I co ciekawe, on jeszcze bardziej ufał. I miał ogromny pokój. W końcu go jakoś tam uratowano. I byli w szoku, bo on był cały czas taki bardzo spokojny. I on mówi, ale jak ty to zrobisz? No bo ja, im bardziej była tragiczna sytuacja, nie do rozwiązania, im bardziej było to nie do rozwiązania po ludzku, tym bardziej ufałem. Tym bardziej ufałem. Ciekawe, jak to jest ważna ufność. Pan Bóg dopuszcza takie sytuacje, aby właśnie też pokazać swoją moc, swoją opatrznościową moc często dla nas, bo my za mało ufamy często. Co dalej ci Spił mówi? A więc tak, zatem postępuj w coraz większej ufności i nadziei wobec Pana. Czemu? O, a On będzie wiedział, jak cię pocieszyć i ukoić twój ból, nawet pośród największych duszowych spustoszeń, które nigdy, gdy niektóre z nich zdają się być nie do zniesienia. On będzie wiedział, jak cię pocieszyć i ukoić swój ból. Ale ciekawe, jak ukoić nas ból? Jak przestać? No, jak to ukoić? Właśnie Bóg wie, jak to zrobić. W adoracji, w modlitwie, w takim akceptacji cierpienia też. Rodzi się właśnie, Bóg może ukoić ten ból. To ciekawe, ojciec Pio nie mówi, ukoi ciebie psychoterapia. Wtedy, no nie mówi. On nie mówi, ukoi cię jakieś inne rzeczy, ukoją cię inne, nie, ukoi cię telewizja, ukoi cię internet, ukoi cię obiadanie się. Nie, to na chwilę, choć ukoi cię imprezowanie, nie, ukoi ciebie Bóg. On będzie wiedział, jak się pocieszyć i ukoić twój ból. On. Pan Bóg jest wszechwiedzący. On wie za najlepsze sposoby, żeby uzdrowić nasze dusze. Tak samo jak się spiją. To wielki kierownik duchowy, więc czemu twojej duszy miał mnie poprowadzić? Trzeba mu tylko zaufać. Co się spiją mówi? Ukoić twój ból. Nawet pośród największych duchowych spustoszeń, gdy niektóre z nich zdają się być nie do zniesienia. Po prostu zdać się na wolę Bożą. Tutaj wychodzi. To jest na mądrość Ojca Pio. Zdać się na wolę Bożą. I nam może wydaje się to trochę abstrakcyjne. Tak teraz ja sobie myślę, abstrakcyjne, ale jak widzę, jak Ojciec Pio to robi. Że on miał nawet w pewnym momencie 10 lat nie mógł spowiadać. 10 lat nie mógł prowadzić dusz. Był po prostu odizolowany. Wielkie, wielkie takie cierpienie po prostu. A kapłana w szczególności. No, po to się poświęcił. Chciał. Chciał ratować duszę. A tutaj ma taką próbę. Przychodzą inne próby. Przychodzą różne oskarżenia okropne. No i co pije za jego życie. Przychodzą o najgorsze świństwa, jakie mógł wykonać. Po prostu takie rzeczy były. A on to znosi po prostu, taki pokorze. Właśnie tutaj też, jak ukoić ból, to Pan Bóg wie. Nawet najgorsze duchowe próby, jakie on przechodził też. Przechodził noc duchową. Przechodził ogromne, takie mistyczne próby wręcz. Które dla nas, nasze cierpienie jest niczym w porównaniu z tym, co on cierpiał. Ja nie mówię, dlatego też powierzajmy mu się. Powierzaj się i wiedz, że ktoś za ciebie wycierpiał tyle.
i chce Ci dać tej łaski, to trzeba Mu się ofiarować. Trzeba zaufać Ojcu Pio. W tych problemach, które masz, w tych problemach, są różne. Co dalej mówi? Nigdy nie lękaj się zakusów szatana, który choć wydaje się taki mocny, nie da rady oderwać duszy, która przylgnęła do krzyża. To jest niezwykłe, więc to jest ważne właśnie. Z przygnięcia do krzyża rodzi się też taka pokora. O, więc jak ja to już kiedyś powiedziałem tutaj chyba, akurat tutaj chyba siedziałem, że znam człowieka, co mówi, za jakie grzechy ja tu cierpię. Akurat wiem, że ten człowiek no, trochę grzeszy, no, nawet niestety, no znam go. I no, niestety grzeszy. I on mówi, ja za jakie grzechy, jakby był niepokalanie poczęty. Matka Boża tak przez całe swoje życie nie powiedziała, a ona przecież ani jednego grzechu nie popełniła. A tutaj ten wie już po prostu, wie już jaki jest wielki. Ha? Właśnie. Dusza przylgnięta do krzyża. Z tego to jest mądrość i zawiedzenie. To jest piękne po prostu. Uff, mnie ten odcinek tak uspokoił. Ciekawe, miałem problem nagrać go, ale to widzisz, jak to też Pan Bóg prowadzi po prostu. Pan Bóg prowadzi. Ważna sprawa. Powierz się Ojcu Pio. Powierz się. Teraz będziesz zdrować Marię. Odmówmy razem. Powierzmy się Ojcu Pio. Ja za Ciebie odmówię. Ty proszę odmów za mnie. I za wszystkich. Za wszystkich. Odmówmy się za wszystkich. Zdrowaś Mario. To jest ogromna łaska mogło przyjść. Ogromna. Tam na końcu filmiku będzie link do filmiku kolejnego. Można sobie obejrzeć. Niezwykły sen Ojca Pio. Ile warte jest jedno zdrowaś Mario. To jest piękny film. Piękny. Piękna wizja Ojca Pio. Piękny sen. I ważna sprawa, jeżeli chcesz, powiesz Ojcu Pio, mamy piękny prezent dla Ojca, dla podopiecznego, chociażby piękny obrazek z Ojcem Pio, piękne medaliki z Ojcem Pio. Można tam pójść dostęp do kaplicy Ojca Pio, więc zostawię swoje intencje, w jakich ma być co tydzień wtedy za Ci odprawiana msza święta Ojca Pio, abyś Ty otrzymywał łaski. No, że tak powiem, tyle mam dla Ciebie na dzisiaj. Co mogę powiedzieć? Salve Maria. Niech Ojciec Pio macie w swej opiece. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.